Witajcie kochani, dzisiaj zabieram was na grzyby. Mam nadzieję, że coś znajdę. Zobaczcie kochani, jakiś piękny las. Zobaczcie, jak to ładnie. Zaraz tam wejdziemy. Zobaczyć, czy jakieś grzybochy porosły po tych deszczach ostatnich. Pachnie cudownie. Uwielbiam las. Ale tu z brzegu nic nie widać. Jakiś tam podgrzybków, zajączków czy jeszcze innych. W Polsce pod koniec wakacji zawsze chodziło się na grzyby. Pamiętam. Fajnie było. Były koźlaczki, prawdziwki, kurki, jakieś kozie brudki i jeszcze wiele innych rzeczy. Kurwa. Pod górkę tu wchodzić to jest, można się zmęczyć. Jak na razie nic nie widać. Koszyk mam nowy na grzyby. I nóż nowy nawet, kupiony specjalnie, żeby mieć tylko na grzyby. Idziemy w takie miejsca, w których zawsze znajdowałem prawdziwki. Ale coś tam rośnie. Ale co to jest? Coś mi się wydaje, że opieńki? Nie. To nie opieńki, to liście. Tak. Och, się można zmęczyć. Coś tam rośnie. A, rośnie, ale nie to, co trzeba. Kochani, tutaj zawsze było masa prawdziwków, ale niestety nic nie ma. Deszcze padały tydzień czasu, ale chyba grzyby nie miały jeszcze czasu, żeby wyrosnąć. Albo już jest po wszystkim w tym roku, ale normalnie przecież powinien jeszcze rosnąć. Tak, lecimy jeszcze tutaj. Zbieramy, szukamy prawdziwków, bo tutaj było zawsze masa prawdziwków. Naprawdę. Wystarczyło tylko tutaj wejść, po tych brzegach pochodzić i było masa grzybów. No niestety, nic chyba z tego nie będzie dzisiaj. Ale idziemy dalej. Tutaj też takie stałe prawdziwki, zawsze na środku. Zorali ziemię, przekopali. Tutaj były też prawdziwki zawsze. Ale nic nie widać. Bida. O, ktoś robi jakieś wysypisko. Wysypywuje jakieś rzeczy. No dobra. Idziemy dalej. Niestety, no. Jak na razie coś nic nie udało znaleźć. I nawet tutaj rosły prawdziwki. W tej tutaj dziurze. Ale niestety nic nie ma. Dobra. Wejdziemy jeszcze tutaj. Ja tutaj nie chcę nigdzie za daleko włazić, żeby mi jakieś lisy kurwa nie porwały. No mokro jest, fajnie jest. Patrzcie, jakie fajne, fajnie liściasto jest. To powinny być przecież i grzyby, nie? Coś może gdzieś znajdę, no. Zobaczymy. Ale tam spróbuję wejść. Tutaj o jeszcze. W głąb tego małego lasku. W głąb tych krzaczorków. I coś tu może będzie gdzieś rosło. Nic. Nie ma nic. Tutaj patrzcie, jakie jest skotłowane jest. A ja tam coś widzę. Coś tam widzę. Ale to chyba będzie jakiś pewnie trujak. Kukurydza leży. Kłam leży kukurydza. A ja myślałem, że to jest grzyb. No dobra.
to teraz wychodzimy stąd. Jak tutaj nic nie ma, to nie ma po co chodzić. Takie tu były fajne, kurwa, grzyby zawsze. A nie ma nic, zobaczcie. Nie ma ani jednego prawdziwka. Może dziki jedzą? Ale chyba mi się wydaje, że dziki nie jedzą grzybów. Jak myślicie? Dobra. Trzeba się z tym wybić i idziemy na inne miejsce. Wcześniej tu nie trzeba było w ogóle się nachodzić i było tyle grzybów. Nawet rosły na brzegach. Jeszcze wszystko jest takie zdewastowane, to wątpię, żeby coś miało tu już teraz rosnąć. Jak to ludzie urzędują. I co, nic? Niestety nic. Nie ma nic. Takie tutaj prawdziwki rosły. No trudno się mówi. Specjalnie kupiłem koszyk, żeby fajnie grzyby do niego pakować, a tutaj nic nie ma. Tu się przejdziemy jeszcze chwileczkę na drugą stronę. Bo tu też były, pamiętam, czerwoniaki, koźlaki. Tu nawet rosły wcześniej prawdziwki. Ale tu już jest teraz skopane, jest zryte, to już mi się wydaje, że już teraz nie będzie grzybów. A to co? A to jest koźlak. Zobaczcie. Koźlaczek, ale on taki chyba już jest mocno, jest napił się chyba za mocno, za dużo wody. Teraz go sprawdzę. A to nie jest koźlak, taki jest blaszkowaty spod spodu. A to mi się wydaje, że są kanie. Nie, to nie są kanie. W tamtym roku to było tak fajnie, zryli teraz w tym roku na jesień. Na wiosnę bodajże. Takie to były ładne grzybki. W 2017 roku było tyle grzybów, a w tym roku nie ma. Mało było. Praktycznie nie ma nic, bo pamiętam, że wtedy żeśmy nazbierali chyba w jeden dzień za 30 kilo. I w inne też. Masakra była. A teraz idziemy, zobaczymy w to drugie miejsce, czy coś się znajdzie. Jakieś są surjatki może, czy kurujatki, ale tego nie zbieram, bo nie wiadomo co to jest. Człowiek się zatruje jeszcze, albo potruje jeszcze innych, a tego się nie chce. Tu takie są też stare konary, leżą na ziemi. Też były prawdziwki. Tak byłem gdzieś około miesiąca temu, pierwszy raz nazbierałem. Zaraz będzie miejsce, gdzie było bardzo dużo prawdziwków. I były koźlaki i inne. Zobaczymy, czy coś się znajdzie. Jakie są, o, huby. Huby, buby. Ludzie zbierają rydze i inne rzeczy. Ale jak się tego nie zna, to się nie zbiera, bo w sumie, co? Tu były też takie fajne koźlaczki, czerwoniaczki.
ale chyba w tym roku nic ich nie będzie. Nie wchodzę tam, bo mokro. O! Patrzcie tutaj, jakie piękności porosły. Patrzcie, jakie piękne grzybochy. No niestety niejadalne. Tak więc idziemy dalej. Tak. Zobaczymy, co z tego będzie. Takie były koźlaki. Przy drodze rosły. A teraz nic. Absolutnie nic. Zobaczcie. Tutaj byłem z moją mamą ostatnio. Tu była masa prawdziwków. Masa. Ale tej masy teraz tu na razie nie widać. Nie widać nic. Nawet nie widać, żeby ktoś może pozbierał je albo co. Nic nie ma. Bida. I deszcze padały tydzień czasu. W sumie ciepło. Przymrozków jeszcze nie ma. Noce są ciepłe. I tu o. Figa z makiem. Takie to zawsze piękne prawdziwki stały. Jeden przy drugim. Teraz nic nie stoi. Ojej. Nic nie ma. Bida. Jak dzikie zwierzaki mają jakiś taki, nie wiem co to jest, karmnik. Przychodzą żreć kukurydza na ziemi. Tu prawdziwki były. Nie ma nic. Ja zawsze przy zbieraniu grzybów obcinam je, nie wyrywam razem z tą grzybnią, żeby rosły dalej. No ale niestety widocznie nic nie pomogło. O, jeszcze się przejdziemy na dół, zobaczymy co to będzie. Jak nic nie będzie, to do domu. Tyle grzybów mam już w koszyku, że nie mogę go aż nosić, bo jest za ciężki, bo mi aż boli łapa. O, coś tu rośnie. Purchawy. Purchawy, o. Zobaczcie, jakie purchawy. To rośnie, kurwa. Patrzcie, purchawy te. Widzicie purchawy? Ale patrzcie, nie ma w ogóle nic. Ja wiem, że tu chodzę przy drodze i nie wchodzę w las, ale w sumie to w ogóle nie musiało być. Nie musiał człowiek w ogóle wchodzić do lasu.
bo to wszystko rosło przy brzegu. Lecimy jeszcze trochę dalej. Tutaj były kurki. Kurki żeśmy zbierali. Zdarzały się prawdziwki, czy nawet prawdziwki znajdowały się i te koźlaki. Koźlaki, czerwoniaki. A w tym roku ani koźlaków, ani czerwoniaków, ani, jak widać, ani kurek. O, zryta tu jest ziemia przez dziki. Przecież taki tu jest, patrzcie. Takie tu jest miejsce, że powinny koźlaki rosnąć. Czerwoniaki. Czy mi się tak tylko wydaje? Maślaki powinny przecież być. Coś tu rośnie, o, jakieś stworzenie. No, ale tego nie zbieramy. Oho. Jaka rodzinka na drodze wyrosła. Zobaczcie, jakie piękne. Przepiękne. Jeszcze, żeby tylko było jadalne, no ale niestety nie są. Tu jest chyba kania. Mi się wydaje. Ale nie biorę, żeby się nie otruć. Ludzie, ale powiedzcie, jeżeli rosną, te te, jak one się nazywają, te czerwone muchomory, to przecież powinny być i prawdziwki, czy inne. Ale są, patrzcie, dwa maślaczki. Nawet trzy, ale trzeciego nie biorę, bo jest za mały. Niech sobie jeszcze rośnie. A sprawdzimy, czy jest dobry. Nie jest dziurawy. To go weźmiemy. I weźmiemy i tego. O, nie są dziurawe. Patrzcie, jakie ładne maślaki. I tu do koszyczka. Cak. I następny do koszyczka. Cak. I tutaj chyba widzę, że rośnie koźlak, ale już jest zjedzony przez robaki. Nie, czy nie, ale już stary jest, nie biorę. Tu jest koźlaczek, o. Patrzcie, jaki ładny. Widzicie? Tu go przy dupce obetniemy. O. Zdrowiutki koźlaczek. Coś tu może gdzieś jeszcze znajdzie. Patrzcie, jaki ładny. I do koszyczka idziemy patrzeć dalej. Coś się może znajdzie jeszcze w sumie. A ja by tam na górę wejść? Tutaj też stąd to jest, nic nie widać. Zobaczcie. No nic, idziemy dalej. Idziemy drogą. Bezpiecznie. Jakieś nam dziki może tutaj nie naskoczą. Nie napadną. Może po powrotnej drodze, jak będziemy szli z powrotem, to tutaj zajdę. Wyjdziemy do góry. Też nic. O, jakieś są paprocie. To są, o, czerwone te cuda natury. Patrzcie, jakie cuda. Patrzcie, jakie cuda. Przepiękne.
Tak. A miałem nadzieję, że dzisiaj na kolację będą prawdziwki z jajkami. Świeży chleb upiekłem. No ale widocznie nie będzie. Albo jeszcze się może nade mną Bóg zlituje i coś na drodze jeszcze wyrośnie. Dobra, tu jest koniec drogi. Tam nie ma co chodzić, żeby... Bo nie wiadomo, co tam jest. Tam jest chyba koniec lasu. Może nie koniec lasu, ale... Koniec drogi. Tutaj też nic. Bida. Bida. Nic nie ma. To wracamy, wracamy. O. To rośnie wszędzie. Ile jeszcze ich jest? Zobaczcie, jakie piękne zdjęcie. Zdjęcie, ujęcie. Huby jakieś rosną na podłodze, na ziemi. Szkoda, że nic tak nie ma dużo. Bo by się nazbierało fajnie. O tak, niestety. Szału nie ma, dupy nie urywa. Znowu się zmęczę tutaj pod tą górę. Nie wiem, może tutaj wejść na górę, zobaczyć, co tam jest. Taka intrygująca sprawa tutaj. No to idziemy. Patrzcie, jak fajnie. Wilgotno. Mokro. Fajna trawka, krzaczki. Gdzieś tu powinno coś rosnąć, mi się wydaje. A tam coś widzę, ale mi się wydaje, że nie będzie jadalny grzyb. A może? O, patrzcie, jakie ładne. 2 i 1. No nic, trzeba brać, co jest. Niewielkie, ale coś się może z nich zrobi. Ale zdrowe są. A to jest najważniejsze, że ich jeszcze robaki nie zjadły. Są mocno nasiągnięte deszczem. Co, jeszcze ten ostatni, najmniejszy. Tak, tak, obcięty. I do koszyczka. Może się opłaci tutaj po górze pochodzić. Zobaczymy. No ale jak tutaj były 3, to powinno coś jeszcze być więcej, co? A co to jest? A to jest jakaś kania. I co? To wszystko? No ale zobaczcie, jak przecież tu jest, jakie tu jest miejsce piękne, żeby rosły normalne grzyby takie jadalne. Czy nie?
Jak myślicie? O, widzę koźlaczka. Schowany jest tutaj pod liśćmi. Zobaczcie, jak się ukrył. Widzicie go? A jak jeden jest może, coś się tu może jeszcze trafi. Tak, obcinamy go. Przy główce, przy dupce. Tak. Zdrowiutki. Młodziutki. Świeżutki. I do koszyczka. Tak. Proszę Państwa, proszę wybaczyć. Ja się muszę przez Państwa tutaj przedostać. Nic nie ma. Widocznie tylko jeden rósł. Samotnik. W sumie to mi się tutaj nie chce chodzić po tych krzakach, bo jak tutaj nic nie rośnie, to po co tu chodzić? Co to są? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć koźlaków, dwa maślaki. No to przecież sukces niemożliwy. Już mi boli łapa od tego noszenia tej kamery. Zobaczcie, przecież tu jest przecież miejsce, jest na grzyby, no zobaczcie, gdzieś tu powinno coś kurwa rosnąć, a i rośnie samotnik pospolity, mi się wydaje, że to jest chyba nawet czerwoniak, co? Ukryty, patrzcie, o, widzicie, jak się chciał przede mną schować, o. Patrzcie, jaki ładny. To był samotnik pospolity. Zobaczymy, czy jakieś są tu jeszcze inne samotniki. Samotniki, sromotniki. O, jest następny. Proszę Państwa, następny samotnik. Sorry, rosnący. Trochę już podjedzony przy takich chyba ślimaki, ale nie szkodzi, w domku obetniemy. Noga w sumie, ale się tutaj można zmachać. O, noga obcięta, głowa dobra, do koszyka i wio. Szukamy następnych samotników, ale nic więcej nie widać. Ile ich jest? Raz. 8 koźlaków, czerwoniaków, bo nie wiem, co to jest. Brązowe takie. Pewno jadalne są, bo mają czysztą gąbkę pod spodem. Zobaczcie, przecież tutaj powinny być grzybki, no. Dobra. Zjeżdżamy stąd. Jak nic nie ma, to wychodzimy. Znaczy nic nie ma, jest parę, ale co tam. Ja myślałem, że do domu przyjadę z pełnym koszem grzybów i wszyscy będą mnie tak będą mnie podziwiać i mówić, o, Damian, ale jak zbierałeś grzyb, kurwa mać, a tu kurwa nic. Jeszcze się zaraz przewrócę przez te kurwa krzaczory tutaj. Dobra, wychodzimy z lasu. Ła. Kurwa, te krzaczory. Tutaj
sumie to ja teraz nie wiem, gdzie ja jestem. Czy to jest ta droga? A, to jest ta droga. Ja chciałem tam w dół schodzić. Ojej. Kochani, idziemy w ostatnie miejsce. Zobaczymy, co tam będzie. Jeżeli nic nie będzie, to do domu. Tak. Zaraz mi łapa odpadnie. Coś tak śmierdzi padliną. Jakby się coś rozkładało tutaj. Tak więc idziemy w ostatnie miejsce. Tam było trochę prawdziwków. Nie ostatnio, ale parę lat temu. Zobaczymy, czy stan koszyka da się jeszcze uratować czymś. Bo jakby kot napłakał. Teraz tu wejdę na lewo. I wyjdę potem na prawo. Tak, pokażę teraz drogę, zobaczcie. I zaraz się tu będziemy wbijali na lewo w drogę. Zobaczymy, co coś będzie. Słońce zaczyna wychodzić powoli. Pić się chce. Nie zabrałem cię nic ze sobą. I zaraz się tu wbijemy na lewo. Przejdziemy sobie laskiem. Starym w sumie lasem. Do samochodu. Ale patrzcie, co to jest. Tutaj. Ale ktoś już to oberwał. Albo to już stare. Zdycha. No to nic. Nie bierzemy. Ale coś tu widziałem gdzieś jeszcze na jakimś konarze, coś rosło. Gdzieś niedaleko. Poczekajcie, się wrócę. Może mi się przypomni, gdzie to widziałem. No to było tutaj. Ach. Nie wiem, gdzieś to było. Gdzieś takie coś jedno mniejsze, ale teraz nie widzę. Dobra. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Gdzieś tu powinny być też grzyby, nie? W sumie. Jakie są, o. Trójaki rosną. Oczywiście. Trójaki są wszędzie. Patrzcie, przecież ładnie jest lasek. Przecież ładnie jest. Normalnie przecież powinny tutaj rosnąć grzyby. Powinienem te grzyby wnosić koszami stąd, w sumie. Koszami wywozić przyczepą, busem zapełnionym. No nie przesadzam. W Niemczech można dziennie zebrać tylko 2 kg grzybów. Prawdziwki, koźlaki, czerwoniaki, kurki są wszystkie pod ochroną. Tu nic nie widać. To idziemy jeszcze troszeczkę na dół. Ale co widać, to moje auto tam co stoi trochę dalej. Zobaczcie, przecież fajnie liściasty, mieszany las. Powinny przecież tu być grzyby w sumie, nie? A tu nic nie ma. Nic. Bida. O. Już mi się zakręciło w głowie z tego szczęścia, że tyle grzybów mi się udało nazbierać. Bida z nędzą. Wydaje mi się, że już w tym roku więcej na grzyby nie pojadę. Chociaż uwielbiam ten las, bo mi się bardzo podoba. Uwielbiam w ogóle lasy. Ale jeszcze do niego w tym roku nie przyjadę.
Jak tak ze mną gra, to trudno. Trzeci raz w tym roku, za pierwszym razem miałem koszyk nazbierany, prawdziwki. A w sumie byłem teraz chyba czwarty raz. Taki stary las z wronami, co tak skrzykają na górze, przecież to powinny być grzyby. Jak w horrorze wrona tam podśpiewuje. Zobaczymy jeszcze tutaj, co się tutaj dzieje. W tych takich zarozsiadełkach. Coś tu może by było. Pamiętam, że jak tu chodziliśmy w pierwszym roku, to były prawdziwki. Tak raz na jakiś czas coś się znalazło, ale od tamtego czasu nic to w ogóle już nie znalazłem. Patrzcie, nie ma nic. Patrzcie, jakie grzyby, aż ich nie ma. Przecież fajna jest ściółka, mchowa, mszana. Nie ma nic. No trudno. Nie zostało tylko nic, jak się tylko do samochodu spakować i jechać do domu. I niech mnie w domu wyśmieją. Poleciał na grzyby, wariat. I nic nie nazbierał. Gdyby jeszcze coś nazbierał. A ludzie mówią, że pieczarki są, że rosną grzyby. No ale chyba nie w moim przypadku. Albo coś mi się na oczy rzuciło, że nic nie widzę. Albo może naprawdę nie ma. Pali, to są moje dzisiejsze zbiory. Tyle grzybów. Dziękuję, że byliście ze mną na moim grzybobraniu. Nawet kupiłem koszyk specjalny, bo już mówiłem o tym dwa razy, albo trzy nawet. Dobra. Jadę do domu i pomyślę nad nowym filmikiem dla was. Będzie może... Chyba już wiem nawet o czym. O fikusie elastycznym, sprężystym. O. Dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia, wasz Dodek. Słońce wychodzi. Pa!